Ok, przejdźmy do bardziej skomplikowanych delt. Teraz będę wymyślał całkowicie, więc te delty mogą naprawdę różnie wychodzić, ale tak naprawdę nie będziemy liczyć miejsc zerowych, tylko same delty, więc zacznijmy wymyślenie. Y równa się 2x minus powiedzmy 7x minus 3. A 2, B minus 7, C minus 3. Nie wypisuję tego, bo jako ćwiczenie możecie wy to zrobić sobie, więc dajcie pauzę i to zróbcie, a ja już liczę deltę. Równa się minus 7 do kwadratu, czyli 49. 2, a dobra, pozapisuję to, żeby nie było razy. I teraz zwróćcie uwagę w ten sposób. Minus 3 to jest nasze C, zatem wrzucając je do wzoru musimy ten minus uwzględnić, tak? Tu jest minus jeszcze przed czwórką, więc będzie dodawanie. 49 plus, bo tu jest minus i tu, czyli dwa minusy dają plus, i wymnażamy. 2 razy 3 to 6, razy 4 to 24, równa się 73. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie liczymy miejsc zerowych, czyli pierwiastek z delty nas nie interesuje w tej chwili, więc przejdźmy dalej. Y równa się minus 3x minus 2x plus 11. O, tutaj będzie ciekawie. Liczymy deltę. 2 do kwadratu 4 minus 4 razy minus 3, a nasze a to jest minus 3, więc w nawiasie bierzemy, razy 11 równa się. No, tutaj nie ma co liczyć. Teraz mnożenie wykonajmy. 4 razy 3 to 12 i 11 razy 12 to jest 132. Czyli 130, o, zapiszmy to, 4 plus 132. Dlaczego plus? Tu jest minus, dwa minusy tworzą plus. 136. Ok, no i chyba zmieścimy jeszcze jakieś malutkie. No to zróbmy takie, żeby nie było za trudne. 3 było 3. Ale zróbmy, o, 3 i 1 druga x kwadrat plus pierwiastek z 5x, o, fajnie wychodzi, plus albo minus 1 druga, taka, żeby było trochę liczenia. Obliczmy zatem tą deltę, równa się pierwiastek z 5 do kwadratu minus 4 razy, to zamienimy sobie na ułamek, 2 razy 3, 6 plus 1, 7 drugich, razy minus 1 druga. Wydaje wam się trudne, ale takie nie będzie. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5. Dwójka, dwójka można z czwórką skrócić, tak, bo to jest 4 pierwsze, czyli dwójka z pierwszą. Z pierwszą dwójką i dwójka z drugą dwójką. Czyli mamy minus, minus, to daje nam plus. No i 1 razy 7 razy 1 to jest 7 plus 12, czyli delta wyszła nam w tym wypadku 12. To jest koniec. Dajcie znać, jak chcecie więcej przykładów.